Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World Przegląd Plymouth Roadrunner. Samochód, który ostatnio pojawił się w rotacji aut za kasę z gry, kosztuje, to wam pokażę później, teraz skupmy się na osiągach. Jak ta bryka jeździ? Muszę powiedzieć i przyznać się, że wprowadziłem was nieco w błąd na moim blogu, twierdząc, że ten samochód słabo skręca. Bo prowadzi się całkiem fajnie i skręca bardzo dobrze, a myślałem, że jest wręcz odwrotnie, za co was przepraszam. Ciężko mi powiedzieć co do przyspieszenia, raczej nie jest ono zbyt dobre, ale atut tego samochodu polega na mocnym nitrze, które włączyłem dokładnie 4 sekundy temu i które jeszcze się nie uruchomiło, bo są jakieś problemy z serwerami. O, właśnie w tym momencie się włączyło. Są jakieś problemy z serwerami, trudno, nic z tym nie zrobię niestety. Samochód bardzo fajnie się prowadzi, dość mocno skręca. Plymouth, ten drugi, jak on się nazywa? Ach, zapomniałem. Ten drugi Plymouth w każdym razie skręca również bardzo dobrze, ale przyspiesza dużo gorzej nawet niż ten samochód, a ten samochód nie przyspiesza wcale tak dobrze. Ja już włożyłem sobie do mojego Roadrunnera części jakieś, które pozwoliły mi wymaksować go w klasie C. Prawie, bo mam 498 punktów, brakuje mi jednego punkta do wymaksowania. I osiągam 248 km na godzinę. Nawet nie wiem, czy to jest dużo, czy mało w klasie C. Zamierzam pojechać jakiś wyścig klasowy, jakiś bezklasowy. Zobaczę, jak mi pójdzie, ale powiem szczerze, że jeśli z power-upami jest na obecną chwilę problem, to mogę mieć ja problem. No cóż, no to zapraszam was do wyścigu. No i zobaczcie sobie sami, części nie mam jakiś super. Są to jakieś tam uliczne, może jedna wyścigowa się trafi. Jakieś tam części wizualne i skille na doskonały start. Jest to trasa University Way, dlatego no myślę, że Roadrunner powinien sobie tutaj dobrze poradzić, bo ma dobry skręt, ogólnie dobre prowadzenie. Moimi przeciwnikami są Audi S5 oraz Pontiac GXP. Mam nadzieję, bo Audi S5 to może być oszust i prawdopodobnie wywali mnie z wyścigu. No ale zobaczymy. W każdym razie zapraszam na rozpoczęcie wyścigu. Oh well, zaczynamy wyścig. Ciach, mamy tutaj mocne nitro, jak widzicie. Nie najmocniejsze, ale mocne. I udało mi się tutaj dogonić Pontiaca. Mój samochód jest dosyć masywny. No i zobaczymy, czy ja dogonię tego Pontiaca, ale raczej nie. Pontiac ma, wygląda na to, lepsze przyspieszenie. Okej, wchodzimy w zakręt. Ej, nawet nieźle mi idzie, co? O, spadaj, koleś! Zobaczcie, nie ramuje mnie. Normalnie rzadkość. Gazuje tam ostro. Ciekawe, jaką ma prędkość maksymalną. Z tego co pamiętam, Pontiac w klasie C ma właśnie niską. Ale zobaczcie, Roadrunnerem idzie mi całkiem nieźle, prawda? Jestem na drugiej pozycji. Za mną jest Mitsubishi Eclipse GST. Z przodu jest tylko Pontiac GXP. Ciekawe, jakby poradził sobie mój Roadrunner z Toyotą MR2. No raczej słabo by to wyglądało. Toyota ma dużo, dużo, dużo lepsze przyspieszenie. Ojej, ale dałem. No i nitro mi nie działa. Znowu. Pewnie włączy się na zakręcie. A, damy jeszcze jedno okrążenie. Jak się włączy? No coś, power-upy nie działają. Coś z serwerami jest nie tak. Okej. No, powiem wam, że całkiem nieźle w klasie. O kurde, nie tu! Włączyłem dodatkowe okrążenie. Wszystko naraz się połączało. Nie wiem czemu tak jest. Teraz włączyłem redy, ale nie działa. O, zobaczcie co się dzieje. Doganiam Pontiaca. Ciekawe kiedy redy mi się włączy.
Zresztą jak ja nie mam power-upów, to on też nie ma power-upów. Więc jemu też nie działają. Pewnie mu się na zakręcie gdzieś tam włączyły. Więc... Może mam szansę, by wygrać. O, teraz mu się włączyło nitro dopiero. O rany, współczuję ci, gościu. A, mi się włączyło w dobrym momencie i chyba wygram ten wyścig dzięki temu. O rany. Do czego to doszło w tej grze? No ale wracając do Plymouth'a, powiem wam, że naprawdę fajny wóz. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak będzie w ogóle konkurencyjny w jakiejkolwiek klasie. A tu się okazuje, że jest całkiem niezły. Goni mnie ten Pontiac. Dobra, ja już włączam nitro, tak... O kurczę, włączyło mi się wcześniej. Ale chyba nic z tego nie będzie. Ej, słuchajcie, jest to ostatnie okrążenie. Goni mnie ten Pontiac. Włączył sobie katapultę. Czy włączy nitro? Czy mnie przegoni? Czy jemu się to uda? Nie wiem, ale tu jest ciasno. Oby mnie nie zramował. Ale chyba mu się nie uda. I wygrałem wyścig. Udało mi się dojechać na pierwszej pozycji. Chociaż, jak widzieliście, fart mi sprzyjał. Lagi po prostu serwerowe pomogły mi wygrać ten wyścig. Także fajnie, fajnie. No i powiem wam, że nawet całkiem się nieźle sprawuje. Jestem ciekawy, czy ktoś z was ma już tego Plymouth'a w klasie B i jak jemu się, jak wam się spisuje właśnie ten wóz. Jestem ciekawy, bo w klasie C robi naprawdę wrażenie. Ale zobaczmy, co się stanie, bo właściwie jest to wyścig klasowy. Właśnie, samochód moim zdaniem nadaje się trochę na dragi. Co powiecie, jakbym go wziął na draga jakiegoś? Zobaczmy, jak się spisuje na dragu. Okej, moim przeciwnikiem jest Toyota MR2. O kurde. Wow! O, fuck. Zapomniałem o trafikach. Zobaczcie. O, spadaj! Jest! Uda mi się wygrać z Toyotą MR2. Chociaż nie poszło mi najlepiej, Toyota też kaleczyła. Ale jest mało oszustów teraz. Gra ledwo co chodzi, ale chodzi. Ale za to można grać i czasem wygrać. Ja nie wiem, ja w tym filmie mam tylko takie szczęście. Podejrzewam, że Plymouth nie jest aż taki dobry, jak to wygląda tutaj w przeglądzie. Ale skoro sobie radzę... No nic, dla potwierdzenia tego, że ten pojazd jest naprawdę dobry, pojedźmy jakiś wyścig bezklasowy. A jeszcze tak na marginesie mogę wam wspomnieć, że samochód brzmi całkiem, całkiem fajnie. Posłuchajcie sobie. I również podczas postoju. Tyle jeśli chodzi o smaczki. No kurczę, ja jestem zadowolony z tego samochodu. Okej, no to pojedźmy jakiś bezklasowy jeszcze. Okej, moim przeciwnikiem jest Murcielago Roadster. Wymaksowane w klasie A, które ewidentnie daje mi fory. Albo nie wiem. Co to było? Widzieliście to co ja? Tam jechał News Van. To oznacza, że pojawiły się nowe samochody ruchu ulicznego w Need for Speed World. Od chyba niedawna, bo wcześniej tego nie widziałem. Ciekawe. No więc Plymouthem jeździ się całkiem fajnie, powiem wam. Ma mocne nitro, nie najmocniejsze, nie rakietowe. Jeśli ktoś ma Audi RS4, to właśnie ma takie nitro jak Audi RS4. Trzyma się drogi też w sumie bardzo dobrze. Nie tak super jak, nie wiem, Murcielago, Lamborghini Murcielago. O, zobaczcie, widzicie tego vana? Nie tak dobrze jak Murcielago, czy nie wiem, Nismo na przykład. Ale i tak całkiem nieźle i fajnie się prowadzi, chociaż ten skręt może nas stworzyć nam trochę kłopotu.
Dobra, musimy cisnąć. Na autostradzie będę miał niestety pro... Urcie lago się rozwaliło, o Boże. Ten gościu ma wymaksowany wóz w klasie A. O, działają power-upy. Mam szansę. Nitro mam nieulepszone, mam tylko ulepszony perfect start, tak jak widzieliście na początku. Na pierwszym wyścigu. Przed pierwszym wyścigiem, widzicie? Zobaczcie go. Skubańce, dodali nowy jego trafika. Ale jaja. Może kiedyś dodadzą tira, pamiętacie? Need for Speed Most Wanted. Jazda prawie 340 km na godzinę. I przejeżdżają wozy na autostradzie, na skrzyżowaniu pod tirem, bo tir nagle skręca. I pod tirem, pod przyczepą, to było coś, a inne samochody się rozbijają od tira. A my jedziemy dalej. To jest to. Tego brakuje w Wordzie, co? Dobra, zobaczmy ile pojadę z nitrem. O kurde, nitro się nie włączyło. Nie wiem co mam zrobić. O nie. Nic nie działa, nie działają power-upy, ale 248, ok, zadziałało. 248 km na godzinę na max speedzie, a zobaczymy ile w ogóle osiągnąłem. 270. Można powiedzieć, że dobrze. Wygrałem w Burcie Lago roadsterem. Ja nie wiem jak ci ludzie teraz grają, czy dobrzy, wszyscy jacyś stazi gracze, dobrzy gracze sobie przestali grać w tą grę, czy jak, nie wiem. Aj, dobra, no to zobaczmy teraz do warsztatu z częściami, ile Roadrunner ma części do tuningu wizualnego. Mamy tu jeden bodykit, który wygląda tak. Trochę nam zmienia. Ciach. Mamy spoilery, które będą w tym aucie wyglądać niesamowicie. Wyglądają one tak. Można również usunąć spoiler. I nie mamy masek żadnych. Dobrze, no to zobaczmy ile u dealera samochodowego będzie kosztował Plymouth. Ile kosztuje Plymouth. Wchodzimy. No ładuj się. Okej, jest. Coś tam na wyprzedaży jest. Patrzymy. Plymouth. Ciach. Roadrunner. 650 tysięcy gotówki. Moim zdaniem jak najbardziej się opłaca. Jest to dobry samochód do klasy C. Może i nawet dobry do klasy B. Nie wiem, musicie to przetestować. Ale w klasie C spisuje się całkiem nieźle i polecam go, naprawdę. Wsadzajcie dobre części do niego. Myślę, że był to nawet dobry rywal do... Pontiaca GXP. Dlatego, że jest dobry. O. Ciężko wyczuć, czy Plymouth ma lepsze przyspieszenie w klasie C niż Pontiac, czy gorsze, dlatego, że te przyspieszenia nie są aż takie dobre i nie ma aż takiej wyczuwalnej różnicy między nimi. Ale jest to tak czy inaczej dobry samochód, który wam mogę polecić. Także jeśli macie trochę gotówki na zbyciu, brakuje wam jakiegoś urozmaicenia lub samochodu dobrego do klasy C, czy do klasy nawet B, możecie spróbować Plymouth'a Roadrunnera, bo jest to nawet dobry samochód. Także polecam wam Plymouth'a, dziękuję za wyświetlenie i trzymajcie się, na razie, hej!